co my tu dzisiaj będziemy mieli? Lukrecjowe pałeczki. No, to nam się trafiło pod odcinek? Cześć, dzień dobry, widzowie Danszki, bardzo serdecznie, z tej strony wasz ukochany Profcio, czyli ja. Witam was gorąco w kolejnym odcinku z Miętol i Irokeza. Uprzedzając pytanie, co to była za książka na początku? Jest to nieoficjalna książka kucharska Harry'ego Pottera, gdzie znajdziecie dużo różnych przepisów, jak właśnie na przykład lukrecjowe pałeczki albo fasolki wszystkich smaków, ale nie dla książki tu jestem, bo to nie jest żadna współpraca, więc nie będę jej teraz recenzjował. Po prostu mówię, bo wiem, że są osoby ciekawe. Ja tu jestem dla zdrad, które dzisiaj oglądamy. Zanim będę żebrał o łapki, to chciałbym jeszcze was powiadomić, iż przepraszam, jeżeli będę dzisiaj troszkę niedosłyszący. Mam od kilku dni zapalenie ucha i mam dosłownie zatkane prawe ucho i nic na nie nie słyszę. Także jeżeli przez przypadek nie dosłyszę jakichś rzeczy, a później będę je komentował, to z góry przepraszam. Ja wiem, że takie rzeczy się zdarzają, jak mam dobry słuch, więc teraz jak mam gorszy, to będzie jeszcze gorzej. Ale najważniejsze, żebyśmy się dobrze bawili i żebyście wy mieli się z czego i z kogo śmiać. Dlatego też tutaj jestem i dlatego też proszę was o łapkę w górę, żebym mógł dalej tutaj być. Bo im więcej łapek w górę, tym bardziej mi się chce nagrywać. Tak w sumie to nic nie zmienia, ale komentarze zmieniają, bo jeżeli w komentarzach piszecie: Piotrek, więcej zdrad, więcej zdrad, no to może będzie więcej zdrad, może nie, na pewno będę więcej nagrywał, tak? A i tak odcinki są co dwa dni i to już chyba trwa drugi rok, także dobrze nam idzie. Kto wie, może w pewnym etapie życia dojdziemy do tego, że filmy będą codziennie. Tylko ja wtedy chyba będę musiał paradokumenty sam nagrywać, żeby móc je komentować, bo mi się odcinki skończą. Dlatego nigdy nie dojdzie do takiej sytuacji, ale pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał. Gdybym miał was czymś zaskoczyć, to na pewno was to nie ominie. A teraz najlepiej, żeby nie ominął was odcinek, który obejrzyjcie do końca, czyli pożera czasu, ponieważ przyszłe ponad 40 minut spędzicie ze mną i ze zdradami, na które zapraszam. Milena Morawska, 30 lat. Od 4 lat jest żoną Dariusza, z którym poznała się w dramatycznych i romantycznych okolicznościach. Istnieją dramatyczne i romantyczne okoliczności jednocześnie? Jak musiała wyglądać ta okoliczność? Nie wiem, jego brat popełnił samo bójstwo, ale spadając z 4 piętra spadł obok ciebie? Że to takie, no, dramatyczne, bo umarł mu brat, ale jednocześnie romantyczne, bo on zszedł, a ty byłaś pierwsza obok jego brata. Dariusz, ochotnik miejscowego OSP, wyniósł ją z pożaru. Okej, okay, dobra, cofam to, co powiedziałem. Wyciągnąłem dość drastyczne środki, to, co oni przedstawili. Jest faktycznie dramatyczno-romantyczne, chociaż czytam dramatyczne. Jak nikt nie umarł, to nawet nie za bardzo ciekawe. Była to gorąca miłość od pierwszego płomienia. No, była tak gorąca, że do dzisiaj nie przestał rozpalać innych kobiet. Najlepsze, że to on zniecił ten pożar, żeby ją wyciągnąć. To jest taki sposób na podryw na strażaka. W związku układało się nienagannie, ale ostatnio doszło do pewnego incydentu z telefonem Dariusza i właśnie to zdarzenie spowodowało, że Milena postanowiła poprosić ekipę programu Zdrady o pomoc. Dzień dobry. Mam na imię Milena i mam problem z mężem. Przynajmniej tak mi się wydaje. Każda żona i każdy mąż ma zawsze problem z tą drugą osobą. Dlaczego? Bo jesteś w małżeństwie. Związek małżeński wyróżnia się tym, że to problem. Mamy ten sam model telefonu i przez pomyłkę wzięłam jego telefon w zeszłym tygodniu do pracy. Zorientowałam się po tym, jak przyszedł SMS, ale był ustawiony zupełnie inny dźwięk. Odruchowo ten telefon wzięłam i zatkało mnie po tym, co zobaczyłam. Dlatego, jeżeli macie partnerkę i ją zdradzacie, to zmieńcie chociaż etui, żebyście nie mieli takiego samego. Kiedyś były etui Profcio, wtedy jakbyście mieli etui Profcio, na pewno byście się nie pomylili. Tylko że jak macie etui Profcio, to też nie ma szans na jakąkolwiek zdradę, no bo kto będzie chciał się z kimś, kto ma etui Profcio? Był tam SMS od jakiejś kobiety i nie wiem od kogo, bo był tylko i wyłącznie wyświetlony numer nadawcy. A treść mniej więcej była taka: kochanie, kiedy się pomiziamy, tęsknię. Do mnie tak pisze co druga widzka. Jakby moja partnerka weszła na mojego Instagrama, to pewnie by się dołączyła do zabawy. I nie byłam w stanie przeczytać całej wiadomości z tego względu,
że Darek ustawił kod PIN w telefonie. Każdy ma kod PIN w telefonie w dzisiejszych czasach. W sensie nie wiem, jak można funkcjonować bez kodu PIN, bez jakiegokolwiek zabezpieczenia. To na przykład dobrze, że wystosujecie gumki chociaż. Ale dlaczego nie mogłeś przeczytać SMS-a, bo miał kod PIN? To jak przeczytałaś kawałek SMS-a, nie możesz całego SMS-a przeczytać, to co zmienia kod PIN, przepraszam bardzo. W sensie SMS i tak się pokazuje, i tak widzisz treść tego, a może są na końcu tam trzy kropki? Zresztą jak już przeczytałaś, kochanie, kiedy się pomiziamy, tęsknię, to przecież wiadomo, że pisze do niego twoja matka. Ja od dłuższego czasu myślę o dziecku i mam nadzieję, że Darek też. Jednak jeżeli zdecyduje się na ten krok, to ja chcę mieć 100% pewność. Bo jeżeli rzeczywiście mnie zdradza, jesteście mu ostatnią deską ratunku. Czemu zawsze deską? Czemu zawsze deską? Nie po to tyle przytyłem, żeby teraz mnie deską nazywać. Mam większe cycki niż Nawcia i Kasik z razem wzięte, tak? Witam cię, Mileno, Damian. Poznaj, Agata Adamczyk, psycholog. Dzień dobry. Cieszę się, że się spotykamy. Zapraszam cię do środka. Ja bym się zgłosił do programu zdrady tylko po to, żeby porozmawiać z psycholog, nie? Jakby ja bym zmyślił całą bajeczkę, nagrał dla nich wiadomość, oni by mnie przyjęli, ja bym pojechał i powiedział, no sytuacja jest taka, już moja partnerka zdradza, to może ty mi dasz swój numer, fajna z ciebie psycholog. On się chyba zorientował, że zamieniliście się telefonami. Tak, rozmawiałam z nim dopiero po tym, jak wysłałam zgłoszenie do was, do programu. Dopiero? Tak, tak, dopiero wtedy. No, po prostu musiałam. I jak on zareagował? Szczerze, jego reakcja mnie zaskoczyła, bo śmiał się. Jak to? No bekę miał ze mnie, no mówi, widziałaś kiedyś lustro? I ty się dziwisz, że ja się miziam z kim innym, tobie nawet do pleców nie dosięgam. Powiedział mi, że to są wygłupy jego kolegów z OSP i generalnie tak jak był na to przygotowany. Oczywiście, że był na to przygotowany. Każda osoba zdradzająca zawsze musi mieć z tyłu głowy, że może coś wyjść na jaw i musi być na to przygotowany. Jak nie jesteś przygotowany na taki incydent, no to jeszcze nic straconego, bo zawsze masz plan B, nie? To zależy, jak bardzo chcesz się trzymać planu A. Uważam, że to już jest odpowiedni moment na to, żebym zaszła w ciążę. Darek miał jakiś czas temu wypadek. Teraz jest na rehabilitacji i jest na dłuższym zwolnieniu. I najwięcej czasu to spędza w domu. I ja nie wiem, co w tym domu robię. Ja nie mam nad tym kontroli. No, ale czy on też chce dziecka? Raz mówi, że chce. A raz twierdzi, że najpierw powinniśmy się wyszumieć. Wyszumieć? Najpierw powinniście się wyszumieć? To nie wiem, to niech on stanie gdzieś tam na korytarzu i robi. Jestem wiatrem. No, ja już się wyszumiłem, teraz możemy robić dziecko. Wyszaleć, bawić się. Mamy sporo wspólnych znajomych, którzy są już w związkach małżeńskich i już mają dzieci. I oni a to organizują rodziny, a to na plac zabaw wychodzą. O nie, spokojnie, to i bez dziecka na plac zabaw można. Ja do dzisiaj preferuję bez dziecka. Zresztą jak idziesz na plac zabaw bez dziecka, to nie oznacza od razu, że wrócisz też bez dziecka. A to jest szybsze niż zapładnianie i czekanie 9 miesięcy na poród. Do tego wystarczy tylko czarny VAT. A jak mniejsze, to i nawet w osobówkę się zmieści. Ale czy Milena, czy ty się czujesz przez to wykluczona, że nie macie dzieci? Szczerze powiem, że no, źle się z tym czuję, że jeszcze nie jestem matką. To rybkę sobie kup. Jakby zobaczysz, ile trzeba się opiekować rybką, a rybką nie trzeba się opiekować prawie w ogóle i zrezygnujesz z dziecka. Powiem szczerze, że odkąd Darek jest na zwolnieniu, to sporo się zmieniło. Twierdzi, że jest wiecznie zmęczony, że ta rehabilitacja go wykańcza. No, generalnie to tak jakby się wykręcał. Rozmawiałaś z nim o tym? A rozmawiałaś z nim o tym? Może on się naprawdę wykręca? Próbowaliście kiedyś pojechać na pogotowie? Może on ma zawał serca codziennie, a ty mu nie chcesz pomóc? Nie umiem z nim na ten temat rozmawiać. Bo ja się boję, że on sobie pomyśli, że go traktuję, nie wiem, jak konia rozpłodowego i że pomyśli, że chce mieć tylko i wyłącznie dziecko. Koń rozpłodowy brzmi bardzo źle. Bardzo źle, jeżeli miałabyś kogoś traktować jako konia rozpłodowego. Bo czemu ludzka osoba chodząca na dwóch nogach, mająca dwie ręce i mózg, miałaby mieć konia rozpłodowego? Jakby ja wiem, że istnieją takie filmiki, ale może w zdradach jeszcze nie przychodzimy aż tak daleko? Na takie rzeczy ja potrzebuję nowego para dokumentu. Trudna zoofilia. Jest coś jeszcze między wami? No,
Jedynie czego się obawiam, to to, że on się domyśli, że go sprawdzam. No o to możesz być spokojna. O to możesz być spokojna, już się domyślił. Jakby ja do niego dzwoniłem, że jego żona dzisiaj przychodzi na testy do zdrad. Ty zachowasz zimną krew i twoje zachowanie się nie zmieni. Temperatura krwi w organizmie wynosi 38 stopni Celsjusza. I weź tu zachowaj zimną krew, jak całym twoim kurwa ciele płynie 38 stopni Celsjusza. Jak ja mam to schłodzić? Mam siedzieć w lodówce 24 na dobę? Zachowuj się normalnie, dobrze? Żeby Dariusz się nie zorientował. I pamiętaj, jak coś ci będzie jeszcze niepokoić, będziesz się czuła niepewnie, to zawsze możesz do mnie zadzwonić. Jesteśmy jasne. W kontakcie. Pewnie, dziękuję wam. To z naszej strony tyle i dziękuję ci za spotkanie. Kolejny raz widzimy się, jak będzie ruchał twoją koleżankę. Ekipa zdrad jest już pod domem, w którym znajduje się mieszkanie Mileny i Dariusza. Milena wyszła do pracy jeszcze przed godziną 8, natomiast jej mąż, Dariusz, ma jechać na codzienną rehabilitację na 9. Uwaga panowie, Dariusz wychodzi. Dariusz Morawski ma 36 lat. Do niedawna pracował jako ochroniarz. To czemu zdjęcia robimy w SEPI? Wy jeszcze kolorów nie odkryliście w tym odcinku zdrad? Aktualnie rehabilituje się po wypadku, który mu się przydarzył podczas akcji strażackiej. Okej, Łukasz, my z Maxem jedziemy za nim, a ty szykuj się za sprzęt. Wszystko mam już gotowe. Czekam parę minut i idę montować. Po co czekać? Chłop wyjeżdża ze swojego domu. Czekając parę minut, tracisz parę minut, bo co jeżeli on pojechał tylko tutaj do warzywniaczka za rogiem? Nie musisz się śpieszyć, nie będzie go chyba ze 3 godziny. No to zajebiście, to ja jeszcze skorzystam z kibelka, akurat godzinne posiedzenie, zobaczę co tam w lodówce mają, może drzemkę nawet sobie pierdolę, strasznie się nie wyspałem. Dobra. Daruj sobie ten pit stop, ma być wykonane to sprawnie, a nie rekordowo szybko. Jedziemy za nim. Ma być wykonane sprawnie, a nie szybko. Sprawnie, a nie szybko. Specjalista od podglądu i podsłuchu udaje się do mieszkania podejrzewanego o zdradę Dariusza, a Damian Petrow wraz z ekipą śledczych rusza za obserwowanym Dariuszem. Zatrzymaj się blisko niego. A najlepiej wjedź mu w dupę, nie? Czemu nie? On pewnie innym też wjeżdża, tak, że będzie jeden. A będziemy mieli już dowody zdrady wtedy przynajmniej? Po kilkuset metrach auto Dariusza niespodziewanie się zatrzymuje. Obserwowany mężczyzna nie gasi jednak silnika. O, i tu mandacik będzie, bo w Polsce nie można postoju z odpalonym silnikiem robić, tak? Jak wychodzisz z auta, silniczek gasimy. Podjeżdża drugie auto i wysiada z niego młody mężczyzna. Obaj witają się i rozmawiają. Max, daj mi odsłuch i podejdź bliżej, tylko dyskretnie. Dobra, lecę. Minutę później śledczy Max jest już w pobliżu Dariusza. Śledczy Max też tak powinien do nich podejść. Cześć, cześć, o czym tam gadacie? Spoko, spoko, możecie sobie rozmawiać, jak tak ten. Szukam tylko kolegów, to stwierdziłem, że to jest dobry krok, żeby posłuchać, o czym mówicie. Może się jakoś wplączę w rozmowę. No, wiesz, co chodzi. Nie no, stary, no, nie musisz się tłumaczyć. No. Sama mi się do łóżka pcha, to co mam zrobić? No ale wiesz, ja bym skorzystał, nie? Dobra, Max, tak jak jest, wystarczy, nie podchodź bliżej, żeby się nie zorientowali. Tylko wiesz, sypialni raczej nie korzystaj, no bo to taka intymna, prywatna sprawa. I właściciel tego auta, obok którego stoi ten detektyw, powinien tak podejść i... Przepraszam, a pan chce ukraść ten samochód, czy jak? Bo jeżeli tak, to śmiało, nie? Jakby ja mam go dobrze ubezpieczonego, może więcej dostanę. A detektyw tam... Ja tu tylko podsłuchuję tych pan... Dzień dobry? Kanapę, salon duży. Kurde, nie do końca rozumiem, co oni kombinują. Także słuchaj no, chata wolna. Poczekaj, pomyślę. Ruchanie. Liczę cię, wracam. No wiesz, no, kumplom trzeba pomagać, nie? Max, widziałeś? On dał mu klucze. Przygotuj się, jedziemy za nimi. Łukasz, powiedz mi, jak ci idzie montaż? No prawie, a co? No to pośpiesz się, bo za chwilę będziesz miał gości. O, fajnie, ktoś mi pomoże z montażem kamer, bo jeszcze mi 4 zostały. Też się nie będę śpieszył, to ja usiądę na chwilę. Specjalista od sprzętu do podglądu i podsłuchu. Czemu on zaczął od dołu, a nie od góry? Łatwiej jest, jak ktoś przychodzi uciekać, będąc już na dole, niż zbiegać z góry, żeby iść na dół. To jest totalnie bez sensu logistycznie, żeby zacząć kamerę od dołu i później dopiero iść na górę, żeby później zejść na dół, żeby wyjść. Nie, wchodzisz do domu, idziesz od razu na górę, montujesz w najważniejszych miejscach, czyli kibel, nigdzie więcej nie trzeba, jakby i tak będziesz widział ci. Kończy instalować ostatnią kamerę w sypialni, kiedy do domu wchodzi znajomy podejrzewanego o zdradę Dariusza. Łukasz, teraz ostrożnie, bo masz towarzystwo. Szybko chowaj się albo do szafy, albo pod łóżko. Dwa najbardziej obvious miejsca. Ja zawsze tak robię, nie? Jak wchodzę do domu, to pierwsze co otwieram wszystkie szafy. Mówię, wypierdalać, kto tu jest? Kto tu jest, kurwa, pchły? Wszy? Kto tu jest? Wypierdalać.
teraz, nawet nie oddychaj, Łukasz. Nie no, pozwól mu oddychać, przecież on tam kurwa umrze, on się udusi. Najgorszy test materaca. W sensie, jak sprawdzisz materac w ten sposób, to nigdy nie wiesz, czy on jest miękki, czy on jest twardy, czy na nim będzie wygodniej na misjonarza, czy może na jeźdźca. Zresztą to jest czyjaś sypialnia. Kolega ci dał mieszkanie po to, żebyś se skorzystał, nie wiem, z łazienki, z kuchni, żebyś tej sąsiadce dał cukier na kanapie. Ale nie w jego prywatnej sypialni, na łóżku, na którym on odpoczywa, bo on później tak główkę odwróci. Sperma. Kolego, czegoś szukasz? Czy ty planujesz zamach na tą dziewczynę, która do ciebie przyjdzie? Czemu ty wchodzisz do łazienki, jeszcze zamykasz się w tej łazience i rozglądasz się i mówisz tak, no? Dywanik pod zlewem jest, dobra, czyli tu można ewentualnie głowę położyć. Zlew na wysokości penisa, żeby w razie co się odlać. Dobra, masz chwilę, facet poszedł do łazienki, wychodź stamtąd i wyłaź z domu. Tylko na paluchach. Jakoś tak nie wierzę do końca, że mu się to udało. Oni po prostu dźwięk wyłączyli, albo kolega u góry miał zapalenie ucha. Obu uszu. Kilkanaście minut później detektyw Damian Petrow i jego ekipa śledcza dojechała za obserwowanym Dariuszem pod przychodnię rehabilitacyjną, w której podejrzewany o zdradę mężczyzna ćwiczy każdego dnia pod okiem specjalisty. Albo specjalistki, bo nikt nie powiedział, co on ćwiczy, co on rehabilituje. Śledczy Max wchodzi do środka przychodni, aby zamontować tam kamery. Jednak już po chwili wraca. No, jaka sytuacja? No, NFZ się zgodziło na zamontowanie kamer za 35 lat. Jest kolejka. To miejsce jest jak twierdza. Podglądu tutaj nie zamontujemy. Wiesz, sale są zamykane na czas ćwiczeń z pacjentami. A przepraszam, a ty myślałeś, że co, że tam jest jedna wielka sala gimnastyczna i po prostu każdy sobie ćwiczy ze swoim terapeutą? I też nikt postronny nie wejdzie, tylko zapisani pacjenci, także mamy problem. Na jakieś dobre wieści? Tak, zapisałem się jako pacjent. Za 60 lat będzie termin, także wtedy możemy działać. Z tego co widziałem, to wiemy już, z kim Daruś ćwiczy. Z kim? To jest facet, także tutaj nic się nie wydarzy. Niby dlaczego? Co go trzyma z tym, żeby się z facetem nic nie wydarzyło? Jakby mnie dobrze jakiś chłop też porozciągał, jakoś zapłacić trzeba, tak? Ja jako youtuber za dużo nie zarabiam. Szefie, włącz podgląd. Do mieszkania przyszła jakaś panienka. Już sprawdzam. No, ładnie. Ładnie. To mieszkanie kumpla, ale go nie ma. Ale ja bym wolała u ciebie w mieszkaniu albo w hotelu. Mieszkanie kumpla jest trochę jak hotel i trochę jak moje mieszkanie. Bo to mieszkanie mojego kumpla, więc nie moje mieszkanie, więc bardziej hotel, ale mieszkanie, bo mojego kumpla, rozumiesz? Czyli taki mój hotel, jak strasznie pogmatwane, ale jeżeli się dobrze w to zagłębisz i fizjologicznym okiem... Fizjologicznym? Chodziło mi bardziej o filozoficzne oko, ale jak fizjologicznym spojrzysz, to też może być. U mnie jest... remont. U mnie jest żona, tak, że byłoby ciężko. A masz coś może do picia? Nie wiem, nie jesteśmy u mnie, to skąd ja mam wiedzieć? Woda w kiblu na pewno stoi. No i spokój. Na profilu masz napisane, że lubisz konkretnie i bez gadania. No, konkretnie i bez gadanki. Ale jej się chciało pić, ona nie chciała rozmawiać, jej się chce pić. Jak ona ma ci loda robić, jak tu sucho jest? No, konkretny chłopak i konkretna dziewczyna pasują do siebie. Czyli jednak napije się w inny sposób, rozumiem. W końcu mamy jakiś dobry odcineczek. Zdrad tutaj, pyk, która tam jest? 20 minuta, już się dzieje. Co prawda dziwnie się dzieje, ale no jakoś przeżyjemy. W sensie tu się wszystko nie zgadza. On jest u swojego kumpla, uprawia seks z wieloryby. To jest żart, to jest żart. Ja też jestem taki gruby, okej? Okay? Ja też tak wyglądam. Nawet majtki te same mam. No to sprawa jest jasna. Dariusz udostępnia swojemu koledze mieszkanie na niezobowiązujący seks. Dobrze, przynajmniej ten płachtę położyli na kanapę, bo... no by była kanapa do wymiany. Szkoda, że okien nie zasłonili. Tam sąsiad pewnie z latarką patrzy i mówi: co tam robi moja żona? A skąd wiesz, że nie zobowiązujący?
pokaż troszeczkę spostrzegawczości. Ej, ty hejterze! Ja mogę obrażać grubych ludzi, ale ty nie możesz! Jesteś Petrow, ty powinieneś zachować powagę. Ja i tak nigdy nic nie znaczyłem w internecie, także wyjebane we mnie. Ale ty musisz być w 100% poważny. Ty pomagasz ludziom, a ja? Ja niszczę ludziom życie co najwyżej. Że ja robię swoją pracę, ty też się zajmij swoją. Obrączkę na palcu? Zresztą facet mówił coś o profilu tej dziewczyny, pewnie chodziło o jakiś portal randkowy. Nie, chodziło o profil na Discordzie, on jest po prostu tym kociaczkiem z Discorda. Dariusz spędził na ćwiczeniach w przychodni rehabilitacyjnej pełne 3 godziny. 3 godziny? Co oni tam rehabilitują przez 3 godziny? 3 godziny rehabilitacji, rozumiesz? To są 3 stracone msze święte w tygodniu. Nawet do kościoła nie chodzę, nie wiem skąd takie porównanie mi się w głowie wzięło. Wsiadł w samochód i wrócił prosto do domu, z którego godzinę wcześniej, po miłosnych uniesieniach, zniknęła już para kochanków. Panowie, do powrotu Mileny z pracy zostało jeszcze kilka godzin. Może Dareczka też odwiedzi jakaś koleżanka? Albo kolega z jakąś koleżanką? A może sam kolega? Czekam na odcinek, w którym chłop zdradza żonę z gejem, nie? Czy istnieje taki odcinek zdrad? Jeżeli istnieje taki odcinek zdrad i wy o tym wiecie, to proszę, wyślijcie mi to na Instagramie albo zaspamujcie w komentarzach, żebym nagrał ten odcinek. Ja potrzebuję gejowskich zdrad, potrzebuję ich dla własnej satysfakcji. Ja w końcu chcę się podniecić oglądając ten serial. Chwilę później Dariusz sprawdza, czy kolega, któremu udostępnił mieszkanie na spotkanie z dziewczyną, zastosował się do jego prośby i nie korzystał z jego małżeńskiego łóżka. Jak chcesz to sprawdzić? Myślisz, że kolega rąk nie ma i nie może pościelić łóżka z powrotem w razie co? Oczu nie miał, ale ręce nam były. Dobry chłopak. Ale wiecie panowie, tak sobie myślę, że mieć takiego kumpla to jest super sprawa. Bez beki, nie? Udostępni ci mieszkanie, może w przyszłości udostępni swoją dupę. I nie mówię teraz o jego dziewczynie. No siema stary, jak tam? No ja nie wiedziałem, że to taki ogier jesteś. Nie no stary, jutro nie da rady. Nie wiem, może w przyszłym tygodniu? Ale nie wiem. Mordzia, co tak tą głowę w dół dajesz? Keep your head up! Tu, bródka wysoko, patrzymy tylko wzwyż. Mhm, tu musisz się prezentować jakoś. Najlepiej jakbyś przez telefon tak gadał. O, keep your head up, skurwysy. Mam nadzieję, że nie zostawiłeś tu jakichś śladów po sobie. Nie, nie, mordeczka, nie zostawiłem. Wszystko zlizała, także pełen luz. No, na razie trzymaj się. No, ale umie postawić też granicę rozwiązłemu koledze. Jak dla mnie, brawo. No pewnie, stary. Zasługuje na medal, wiesz? Najbardziej od swojej żony. I żony kumpla, o. Przynajmniej on nie zdradza. Jeszcze. To jest istotne, jeszcze. Jeszcze fizjoterapeuta go nie odwiedził. Maksiu, to był sarkazm. Przecież on tu nie prowadzi żadnego lokalu na wynajem na godziny. Prowadzi, właśnie rzecz w tym, że prowadzi. Tylko dla stałych klientów. Kółko dyskusyjne zróbcie sobie po pracy, co? Facet ewidentnie ma luźne podejście do wierności małżeńskiej, ale może chodzi tylko o kolegów. I facet też ma spaczony sposób na gotowanie makaronu. Czy on chce robić spaghetti na głębokim oleju, czy na chuj mu ten olej? Tuż przed 17:00 do domu wraca żona podejrzewanego o zdradę Dariusza, Milena. Dariusz ma dla niej niespodziankę. Przyszykował dla nich wspólny obiad. Niesamowite, że w Polsce, aczkolwiek pewnie w wielu innych krajach, inaczej, w związkach małżeńskich, wspólny obiad to jest kurwa niespodzianka, nie? To nie jest coś, co powinno być normalne, to jest kurwa niespodzianka, nie? Raz na miesiąc zjemy razem jedzenie i chuj, to jako randka odhaczone. Hej kotek! No cześć kochanie, jak tam? A co tak ładnie pachnie? A to ja, wiesz, Karoliną Hererą się popsikałem akurat dzisiaj, tylko tą damską. Gotuję ci obiad. Makaron z sosikiem pomidorowym, chodź, kosztujesz. Nie, no nie wierzę. No ale niby dlaczego? Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio mi obiad zrobiłeś. No ale słuchaj, kochanie. Słuchaj, ja nie pamiętam, kiedy ostatnio cię zdradziłem, także też ci nie powiem, kiedy był ten obiad. Milena przed posiłkiem idzie do łazienki, żeby umyć ręce. Jej uwagę przykuwa element damskiej bielizny, który nie należy do niej. A przepraszam, jak ona tam jest damska? Jak to mój rozmiar? Damian, źle się dzieje. Cholera, tylko żeby nic głupiego nie zrobiła. Ty, ale ty masz do niej numer, wiesz, że możesz zadzwonić i powiedzieć: ej, to nie on zostawił jakby co, to nie on. Przyjedź, spotkamy się i wszystko ci wytłumaczę. On jeszcze nie ruchał, chyba. Możliwe, że fizjoterapeuta, ale tam nie mamy kamer. To jest nielogiczne, nie pasuje mi to nic. Milena, posłuchaj mnie, weź teraz kilka głębokich wdechów, wyjdź z łazienki, nie możesz dać nic po sobie poznać.
Później ci wszystko wytłumaczę, dobrze? No, było blisko. No, zobaczymy, czy się jednak nie wysypie. Nieźle się wściekła. A dziwicie się jej? Jestem już. Chodź, będę nakładać. Okej. Spodziewasz się kogoś? Ach, kurwa, właśnie na jutro była umówiona, chyba że mi się dni pojebały. Ja nie, a ty? Nie, nikogo nie zapraszałam. Czekaj, sprawdzę. Dobra. O, hejka. No okay. Chodź, chodź. Nie przeszkadza? Cześć. Nie, tylko żona jest w domu, ale spoko. Patelnią ją walnę czy coś. Cześć. A to kto? Nie wiem, nie mam jej zdjęcia ani żadnej informacji w materiałach. No, chyba ma z nimi dość bliską relację. Darek ugotował spaghetti. Wow, dla mnie, wyobraź sobie. Dla mnie? Ty nie dostaniesz, to dla mnie jest, to dla mnie jest. Spaghetti na głębokim oleju i co? Jadłaś takie kiedyś, hmm? Musisz powiedzieć, że smakuje. Potem mi nie gada, że mi tyłek rośnie. Nie, no słuchaj, no kobieta musi mieć troszkę ciałka, tak jak Milena. No, twój kolega wychodzi z podobnego założenia. Takie dwie Mileny w sam raz. Sugeruje, że powinnam się odchudzać? Nie, on właśnie sugerował, że ta druga dziewczyna powinna przytyć. Panowie, to jest jej siostra, Baśka. No, my kilka historii z bratowymi to już znamy. Nie wiedziałam, że gotujesz, Milence. No słuchaj, ja jestem najlepszym mężem pod słońcem przecież. Ta akurat, za mało pieprzu. No, za mało pieprzu? O cholera, a tu co się dzieje? Nie wiem, może to taka bliska, ale niezobowiązująca relacja szwagra i szwagierki. Taka bliska, niezobowiązująca, tylko seks. Ale w sensie, że taka kumpelska? No ja nie wiem, czy Darek tak sobie sadza swoich kumpli na kolankach. Ale myślę, go wykupiamy. Nie chcę się tym głupio tłumaczyć, wiesz, jak ona jest upierdliwa. Daj spokój, posiedź chwilę. Darek, przestań. Posiedź chwilę, już prawie wszedłem. Reszta posiłku i wizyty siostry Mileny minęła już bez żadnych niespodzianek i wspólnych wygłupów. Jeszcze tego samego dnia Damian poprosił swoją klientkę o spotkanie. Wraz ze swą ekipą śledczych oraz psycholog programu Agatą Adamczyk czekają na nią nieopodal mieszkania Mileny. Mam nadzieję, że wiesz, gdzie jest ten stanik. Spokojnie. Powiedz mi od razu. Ale czekaj, spokojnie. Chcę ci wszystko powiedzieć, ale usiądźmy w środku. Pokażę ci nagrania, dobrze? Zimno jest, kurwa, pizgawica. Kurtkę mam jesienną, a ty mnie będziesz na zewnątrz, ja tu wiesz. Ja nie mogę chorować. Ja muszę prowadzić śledztwa. Wyobrażę sobie detektywa, który ciągle kaszle. Ja bym się zdradził. Co to by była za konfrontacja, jakbym powiedział... Jestem Damian Petrow z programu... Przepraszam, okazam. Z programu zdrady... O kurwa. Zmarkanie nosa z zapaleniem ucha jest strasznie bolesne, nie wiem czy wiedzieliście. Jakby właśnie rozsadziło mi ucho. Właśnie mi rozpierdoliło ucho totalnie. Czy ja powinienem iść do lekarza? Nie, ludzie nie chodzą do lekarzy. Ale to Darek ze Sławkiem się wita. To jest jego bardzo dobry kolega z SP. Czyli dobrze się znają, tak? Tak, tak, to można powiedzieć, że są przyjaciółmi. Sypialni raczej nie korzystaj, no bo to taka intymna, prywatna sprawa. Na dole masz kanapę, salon duży, także... Dlaczego ma nie korzystać z naszej sypialni? Czemu... Ma z tej sofy. Logiczne, nie? Ty się nie domyśliłaś, no. Czasami ci ludzie, którzy idą do zdrad, są strasznie głupi, nie? Jakby masz im na tacy podane, że chłop udostępnia mieszkanie na ruchanie. No, mieszkanie na ruchanie, śmiesznie to brzmi. A ona myśli, dlaczego nie znasz jej... Dlaczego? Ja bym wolała, żeby się jebał jednak w moim łóżku, tak? Nie, nie, no nie wiesz, no przecież Sławek jest w szczęśliwym związku małżeńskim. No, poznam jego żonę i to jest bardzo fajna dziewczyna, no i oni mają dziecko. Widzisz, Milena, być może twojemu mężowi nie przeszkadza to, że pomaga komuś w zdradzie. Nie no, ja nie rozumiem tego, jak Darek mógł udostępnić nasze mieszkanie. Nie. Ja wrócę do domu, to ja muszę z nim porozmawiać, ja muszę mu to wygarnąć. Czekaj, zastanów się, o czym ty chcesz rozmawiać? Przecież to położy nasze śledztwo. Czekaj, po kolei. Włączę ci fragment, jak twój mąż wrócił z rehabilitacji. Wrócił do domu i przygotował dla ciebie obiad. Spokojnie. Zrobię to, żeby zagłuszyć wyrzuty sumienia. Wyrzuty sumienia z powodu, że jego kolega ruchał? Ja bym nie miał wyrzutów sumienia z tego powodu, jakby... Nawet w sypialni tego nie robił, tak, że totalnie nie ma powodu do wyrzutów sumienia, totalnie. Jednakowoż, wyrzuty sumienia można mieć, jeżeli rucha się kolegę fizjoterapeutę. I przyszła twoja siostra. No tak, a coś się później działo? No, to właśnie chcę ci pokazać. Zobacz. Zaraz przyjdzie. No tutaj spokój. Takie zabawy to w innym miejscu. Ale myślę, go wykupiamy. Nie chcę się jej potem głupio tłumaczyć. Wiesz, jak ona jest upierdliwa. Nie, no nie mogę. Że ja jestem upierdliwa? Nie jest przecież na odwrót. Żona jest upierdliwa po ojcu.
ty jakby masz w dupie, że ona właśnie siadała mu na kola. Ty się tym nie przejmujesz, ty mówisz, że to moja siostra, my jesteśmy jak dwie krople wody, nie? Czasami mnie rucha, czasami ją, no to jest logiczne, z siostrą trzeba się dzielić. Nie, Darek z Waśką od dawna się lubili. No i od czasu do czasu się tak wygłupiają. No dobrze, ale ich relacja, no, jest dość bliska. Nie, ja w ich relacji nie widzę nic niewłaściwego. Czyli dobrze się z tym czujesz, tak? Oni od zawsze się lubili, w związku z tym... uważam, że to jest normalne. Ja nawet mnie to cieszę, że Darek i Baśka się lubią. Wiesz, czasami jak ja nie będę mogła, to mi się akurat z moją siostrą okresy nie synchronizują, więc wtedy ona będzie mogła. To mój mąż nawet różnicy nie zobaczy. Baśka to ma faceta. Ma kogoś, tak? Tak, tak, ona... to jest Krzysiek. To jest mechanik samochodowy, on niedaleko mojego domu pracuje. Ej, ludzie, ludzie, jesteśmy w programie zdrady. Kiedy zrozumiecie, że posiadanie partnera wcale nie oznacza, że nie można zdradzić? Wręcz przeciwnie, posiadanie partnera właśnie powoduje zdrady, w sensie gdyby nie było partnera, to by nie było zdrady, bo wtedy to byłby niezobowiązujący seks, rozumiesz? Jak nie masz partnera, to nie masz kogo zdradzać, więc żeby zdradzić, musisz mieć partnera, a jeżeli masz partnera, to możesz zdradzić. To nie jest tak, że no moja siostra ma męża, także ona na pewno by z nikim nie poszła do łóżka, zresztą kto mając męża zdradza? No kurwa, właśnie osoby mające partnera zdradzają. Trochę dziwne zachowanie. Dziwne, dziwne. Milena w ogóle do siebie nie dopuszcza myśli, że relacja jej męża i siostry może być inna niż jej się wydaje. Między jej mężem a jej siostrą jest jakieś napięcie, prawdopodobnie jakiś rodzaj napięcia seksualnego. No jest napięcie seksualne, on chce, ona nie chce, więc jest pewne napięcie przy nich. Ja nie jestem inżynierem, ja się do końca nie znam na napięciach, to by trzeba było zadzwonić do eksperta, spytać jak to tam z napięciami wygląda, nie? Ja mam przyjaciela, który jest ten, który jest elektrykiem, także zaraz się wszystkiego dowiemy, zaraz. Spokojnie, on szafy robi, także ja zaraz ten. Siema, siema, słuchaj, pytanie mam, wiesz co, bo ty się znasz na, tak, na elektryce trochę, nie? No tam oczu pinkę, nie? Bo ja ten, ja potrzebuję wiedzieć jak obliczyć napięcie seksualne, wiesz? Jak jest osoba A i osoba B, to wiesz, między nimi jest napięcie seksualne, jak je obliczyć? Jak to tam wzór jakiś? To wiesz co, to ja nie wiem, ale może poszukam, wiesz? Dobra, dobra, to jak będziesz coś wiedział, to te. No tak, dobra. Dobra, dzięki za pomoc, siema, kocham cię. Pół godziny po siódmej, do pracy wychodzi Milena. Okej, Milena jedzie do pracy. Ciekawe, komu dzisiaj Darek użyczy swojego miłosnego gniazdka. No wiesz, może sam je sobie uwije. Ono już jest uwinięte. Sobie też nie może wypożyczyć, także w sumie on po prostu musi zaprosić kolegę. Właśnie, może z kimś się umawia. No przydałaby się kamerka z zoomem, żeby dojechać do ekranu. No, cześć. Przecież ci pisałem. Też ci mówiłem, że ja wolę pisać niż gadać. Jezu, ja go totalnie rozumiem. Też nienawidzę gadać. Nie rozumiem ludzi, którzy lubią rozmawiać przez telefon. Przecież wtedy musisz mówić, a mówienie do ludzi jest najgorsze. A tak napiszesz SMS-ka, wypierdalasz telefon, masz w p***e przez 3 godziny. Tak, wszystko załatwione. Do 16 mamy czas. Tak, do 16. Wpadaj. Czyli jednak z kimś się umówił. I wygląda na to, że w domu. No, może z kumplem, no ta rozmowa była bardziej jak z facetem, według mnie. No ale wiesz, może jego szwagierka lubi, jak jest taki szorstki. Pożyjemy, zobaczymy, panowie, nie będziemy wróżyć z fusów. A ja tam bym powróżył. Akurat mam herbatę, także wam wywróżę wam z fusów. Będziecie zatorebkowani. Koniec wróżby. Po tajemniczej rozmowie telefonicznej... O, dupcia, od razu jakoś tak twardy się zrobiłem. Odwołał swoje zajęcia w przychodni rehabilitacyjnej. Tam cenzura za dużo nie pomogła, ja i tak widziałem tą rurę, która zwisała. No, coś mi się wydaje, że nie szykowałby się tak dla kumpla. Ja właśnie dla kumpli się tak szykuję. Idę z dziewczyną na randkę, no wiesz, tam jakieś brudne buty, zwykłe spodnie, koszulka, nawet się perfumami nie przyknę. Jadę do Kacpra Ritza, do walizki wszystkie najpiękniejsze koszule, nie? Bieliznę górę z dołem dopasowuję. Taksówką pod mieszkanie obserwowanego Dariusza podjeżdża znana śledczym młoda kobieta. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie z nią umówił się podejrzewany o zdradę mężczyzna. No to zaraz się okaże, jaki charakter będzie miała ta wizyta. No hej. A chcesz może coś do picia? A do picia? Przecież wszyscy wiemy, że na profilu miałam, że lubię konkrety od razu. No co ty, szkoda czasu. No, to się nazywa wejście smoka. No, ale oni przecież się tylko wygłupiają.
No, powiem ci... Co młodsza, piękniejsza... Ja nie mogłaś dociągnąć tej jednej rajstopy też do góry, tak jakby... Dauna masz czy jaki, chujku? Jestem perfekcjonistą, nie będę ruchał czegoś, co nie umie nawet rajstopy dociągnąć. O wiele. Zawsze się zastanawiam, kiedy dziewczyny idą na seks, tak? Umawiają się na Tinderze tylko na seks i idą na ten seks, to po co się ubierają? Jakby jest ciepło za oknem, wy jeszcze zimy nie macie, wy tam macie jesień, wystarczy, że nałożycie płaszcz, nic więcej, nie? Stanik? Po co ci stanik? Po co ci majtki? I tak to zdejmiesz w przeciągu 2 minut. To się nawet nie opłaca inwestować w takie rzeczy. Bierzesz po prostu długi płaszcz, nakładasz na nagie ciało i idziesz do kolegi. Ja tak robiłem, polecam. Nie założę się, że moja siostra nigdy cię tak nie zaskakuje. A, bo to siostra jest! Przyszła na spaghetti, jeszcze zostało trochę. Daj rzecz. To po chuj je rzucałeś na kanapę, jak teraz każesz je zabrać. Już mogły tu zostać, co za różnica? Szybko pójdzie, bo już nie ma jeszcze czego rozbierać. Jeszcze są buty, jeszcze są rajstopy, z czego jedna już jest do połowy zdjęta. Milena przyjechała. Jasne, co? Cholera jasna, to trzeba ją jak najszybciej zatrzymać. Czemu trzeba ją zatrzymać? Ona właśnie idzie ich nakryć na zdradę. Już jest dowód zdrady, oni się całowali, on jej ściągnął stanik. Tak, to już jest zdrada, to już są dowody zdrady. Już macie dowody na to, żeby iść do sądu i wziąć rozwód z orzeczeniem o winę. Tak, już można, już jest to jakby podane na tacy. A teraz ona jeszcze ich złapie na gorącym uczynku. Będzie konfrontacja szybsza, byłby krótszy odcinek. Wszystko byłoby idealne, ale nie! Nie, zatrzymajmy ich, bo Petrow chce sobie popatrzeć. Szanuję, bo ja też chcę. Przecież na rehabilitację jest, no. Czyli ty rehabilitację tak. Raz z kolegą, raz z siostrą, podwójna rehabilitacja, szybciej wyzdrowiejesz. Totalnie nie wiem, po co spodnie nakładałeś. Jak wyjdziesz z szafy bez koszulki, to wciąż będzie podejrzane. Nie wiem, po co nakładasz spodnie, jak w szafie dalej możecie lecieć, nie? Nie, no jak zwykle ruchał się z moją siostrą i łóżka nie pościelił. No masakra, masakra. Otworzy garderobę czy nie? No lepiej, żebyśmy tam byli, jak dojdzie do konfrontacji. Wchodzimy? Nie, chwila. Detektyw Petrow i jego śledczy w napięciu obserwują to, co dzieje się w sypialni podejrzewanego mężczyzny. Chcesz mi powiedzieć, że ona weszła do sypialni, żeby zobaczyć, czy on pościelił łóżko, pościeliła je za niego i wychodzi, tak? Jakby ona przyszła do sypialni totalnie po nic, ona chciała po prostu wziąć oddechu, kurwa. Jego żona Milena jest dosłownie o włos od zdemaskowania ukrywających się w szafie kochanków. Tarek, ja po prostu myślałam, że nie wytrzymam. Ona jeszcze z domu nie wyszła, ona jakby jest w połowie schodów, a ty mówisz, ale jaja! Nawet też nie słyszała, dawaj, pierdolimy się dalej! Ona na schodach, co? Coś słyszała? A to chyba pchłyć, nie będę przejmować. Jej tekst, te wiecznie niepościelone łóżko, no po prostu myślałam, że nie wytrzyma. Byłabyś z facetem w związku, który też by nie ścieli łóżka, to też by cię kurwica łapała. Mak, trzeba zatrzymać Milenę, jak tylko wyjdzie z domu. Dzień dobry, przepraszam. Dobry. Mogę panią prosić? I ona tak bez wzruszenia, jakby mi ktoś taki o jumpscare zrobił, to ja bym mu kurwa teczką w łeb pierdolnął i będzie, a kurwa! Czego chcę? Jak ja się myję i mi dziewczyna do łazienki wejdzie, to ja już mam kurwa, wiesz, sławka prysznicowa jako nunczaku, kurwa, zaczynam robić, mówię, wypierdalaj złodzieju! A później patrzę, o, to ty, Julka. Ja się tylko myję, nie? Cała łazienka już zalana, ale to mówię, ale dzisiaj deszcz pada w tej łazience. Ale tylko na chwilę po dokumenty chciałam iść. Dobrze, ale Damian zaprasza. To chodź teraz po dokumenty do busa, nie? Dokumenty potrzebne w sądzie. Na pendrive'a ci zgramy, nie ma problemu. Okej, okay, zaraz wszystko wytłumaczymy, zapraszam. A, no, o to chodzi. Adrenalinę.
Wy chyba właśnie nie mogliście się totalnie zdecydować, na którą pozycję chcecie. Jakby, ja wiem, że wy macie cenzurę, ale ona zrobiła mniej więcej tak. Na początku się wypięła, później się bokiem obróciła, finalnie tak, żeby pójść na drugi bok, nie? I to nie było takim jednym ruchem, tylko ona tak tu chwilę czekała, później tak, później tak i później tak. I oni się nie mogli zdecydować. Oni, kurwa, jak dzisiaj bycie tutaj, kurwa, może jakoś, kurwa, tak? Buzik, przecież nikogo w domu nie ma, Darek jest na rehabilitacji. No właśnie nie wiesz o wszystkim. O czym nie wiem? Jest Agata. Agata. Czekajmy na Agatę, chodź, porozmawiamy w środku. Cześć Damian, co się stało? Przyjechałam najszybciej. Usiądziemy w środku, porozmawiamy z Mileną. Zaraz wam wszystko wyjaśnię, dobrze? No co się dzieje? No co się dzieje? Nic nie... Jezu, Petrów na nim spojrzał takim współczującym wzrokiem. On tak spojrzał i tak, kobieto, będziesz płakać i to z własną siostrą. Chociaż może ty to lubisz w sumie. Mileno, twój mąż nie pojechał dziś na rehabilitację, odwołał ją, zaprosił kogoś. A jak to odwołał rehabilitację? Przecież ja byłam przed chwilą w domu i tam nikogo nie ma. On, kiedy usłyszał, że ty przyszłaś, schował się w garderobie. Zas. On sam się w tej garderobie schował? Nie. Myślisz, że łóżko po nim ścieliłaś? Też nie. Żebyś ty wiedziała. To twoja siostra nie umie pościelić łóżka, kurwa, niewychowana jakaś. Z jakiego domu wy jesteś? Kim on tam jest i z kim mnie do cholery zdradza? Nie sama, towarzystwo. A kogo? Milena, spokojnie. Ale zaraz kim on tam jest? Dobrze. Kim jest ta kobieta? Milena, zaraz będziesz się śmiać, także luz. Pamiętasz, jak mówiłaś, że twój mąż się bardzo lubi swoją siostrą i ci to nawet pasuje? Obejdzie się bez konfrontacji dziś. Przecież to niemożliwe. Przecież to niemożliwe, to jest ten sam taksówkarz, co mnie zawoził ostatnio. Ale ten świat jest mały, co? A chcesz może coś do picia? No co ty, szkoda czasu. No, powiem ci... Nie no, co ona wyrabia? No przecież ona nigdy tak nie chodzi, no to wygląda jak jakaś dziwka spod latarni, przecież ona... No widzisz, tylko że tym razem spod latarni trafiła do twojego domu. Nie no, to... Co on robi? Co robi? No dobrze bawi się z twoją siostrą po prostu. To jest taka, wiesz, relacja szwagier-szwagierka. No założę się, że moja siostra nigdy cię tak nie zaskakuje, nudziara. Ty nie przeszkadza to, że jej mąż zdradza z jej siostrą. Ona jest skurwiona, że ją nudziarą nazwała. Wcale nie! Łóżko ścieliłam z dużą ekscytacją. Ale to nie jest żadne usprawiedliwienie, no. A co robi, jak ja przyszłam? Darek, jesteś? O kurde, Darek. Przecież mówię, że Milena jest w pracy. Okej, dobra, chowamy się w garderobie, bo ja być na rehabilitacji. Dobra, Darek, szybko. W moim łóżku? W moją będę pościeli, to jeszcze z moją siostrą? Ale kombo, co? Najgorzej, że w ulubionej pościeli. Weź mnie do tej pieprzonej garderoby, a ja weszłam tam na chwilę i... I zamknęłaś drzwi. Właśnie po co wchodząc na chwilę zamykasz za sobą drzwi? Po co? Milena, jest mi bardzo przykro. No niestety to jest okropnie wyrachowane ze strony twojego męża i siostry. Ale pewnie mieli za mnie niezłą umowę i pewnie myślą, że jestem idiotką, że nic nie wiem. Nie, ja muszę tam iść. Ale poczekaj, Milena. Poczekaj, Milena, jeszcze ci puścimy, w jakiej pozycji uprawiali seks, tak? Jeszcze nic nie doszło, tak? Pooglądaj jeszcze ci trochę zdryjemy, banie. Ty rzeczą kobietą, ty się nie z tą siostrą. Jeszcze raz. Jest tą siostrą? No pewnie, że nie jest tą siostrą. Oni są z siebie warci, no... Nie, wiecie co? Ja muszę do Krzyśka zadzwonić, to... Nie, wiecie co? Ja muszę do Krzyśka zadzwonić. Nie, Krzysiek, moja siostra cię zdradza, w sensie twoja żona cię zdradza. Pora, żebyśmy my też się ujawnili, kochanie. On wie, co się tu dzieje. Milena, może to nie jest najlepszy pomysł. Z doświadczenia wiemy, że to zazwyczaj pogarsza sytuację. Nie no, gdzie tam? Dodatkowy facet, który pobije swoją żonę? To już nic nie pogorszy sytuacji, będzie tylko lepiej. Cześć Krzysiek, jesteś w pracy? Słuchaj, podejdź pod mój dom. To bardzo ważne. Podejdź pod mój dom? To gdzie on, kurwa, pracuje? Naprzeciwko? No teraz przyjdź, proszę cię, to jest sprawa... Tak, to jest sprawa życia i śmierci. Proszę cię, przyjdź. W tym wypadku bardziej śmierci, jak on przyjdzie. Muszę pochłonąć. Na pewno? Tak, ja muszę zaczerpnąć świeżego powietrza. Szmatę. Nie piję, kurwa, Gośnia. Chciałem, Krzysiek, no przecież miał tu być za chwilę, no. Pierd***, spuszczę.
No, ty też? Bo Krzysiek też jak przyjedzie, to ty też tak planował. To ty spuścisz pierdol, a Krzysiek dobija, rozumiem. Skoro już po niego zadzwoniłaś, powiedziałaś A, to... No ale gdzie on jest? Przecież on miał tu zaraz być. Spokojnie, Milena, zaraz przyjdzie. Milena, minęło 30 sekund, kurwa, ja w tyle nawet butów nie zdążę nałożyć. Już pan tłumaczę, na prośbę Mileny, która jest naszą klientką, pokażę panu to nagranie. Dobrze. Co wy chcecie? Pokaż, pokaż. Co wy chcecie mi pokazać? Jakie nagranie? Mamy zamontowane kamery w domu Mileny i jej męża. Pokażę panu to, co zarejestrowały kamery. Co? Przecież to jest... Przecież to jest Basia, i to jest twoim mężem! Spuścij w pierdol, że Basia zdradza ciebie z jej mężem! To wszystko wina twojego męża, kurwa! Gdyby twój mąż nie istniał, to by Basia mnie nie zdradziła. Co się dzieje? No przecież... Ale ja... Przecież ja za 2 godziny miałem iść z nią na randkę. To się przesunie. Za 3 pójdziecie. To teraz będziesz ze mną, ale na konfrontację. Dobre, dobre. Najlepszy tekst zdrad, jaki słyszałem kiedykolwiek, nie? Ja jestem pewien, że tego nie było w scenariuszu. Ona po prostu, kurwa, na freestylu, nie? Jej się Edzio rap odpalił, ona mówi, daj mi 3 słowa. Kurwa. Tak mnie poniosło, nie? Bo Edzio bez okularów występował kiedyś. Łukasz, Max, bądźcie blisko. Co tu się dzieje? Co tu k***a jest? Co? Co tu robisz? Co tu robisz? Co tu robisz? Ale bez rękoczynów, spokojnie. Co bez, to bez. Nie ograniczaj faceta, tak? Nie ograniczaj go. Co, myślisz, że ci to ujdzie teraz? Daj mi się ubrać w ogóle. Nie. Wiesz co, ja się trochę napaliłem. Brzydzę się wami, wszystkimi. I tobą, i tobą. Wszystkimi? A co ja ci zrobiłem? Co ja ci zrobiłem? Ja się dzisiaj tak odwaliłem. Włoski ułożyłem, ogoliłem się. Nawet prysznic wziąłem. On się mną brzydzi. To jest wina twojej siostry, ona zaczęła. To jest moja kurwa. Ja pier... Co tu się kurwa? Ona uznała, wiesz co? A to za to, że ru... moją siostrę. To była moja wina! Nie to wyba, nie to wyba. To moja wina, ty mnie zaczynowałaś do łóżka. Zaraz mi stąd, już! Rozpierdolałaś mi teraz małżeństwo. On właśnie powiedział, rozpierdoliłaś mi małżeństwo, bo cię ru... Mężczyźni są kurwa niesamowici, tylko w ten zły sposób. Kurwa, on knockout dostał. Przepraszam, czy jej siostrą jest Amadeusz Ferrari? Demen, już wystarczy, zabierz stąd ludzi. Ja tutaj zostanę z Mileną, dobra? O, nie. Jak mam zabrać ludzi, to ty jesteś też moim ludziem, także zabieram ciebie też. Milena może zostać sama, ale ty, no jakby pracujesz dla mnie, także muszę cię zabrać. Sama kazałaś, ja się tylko słucham rozkazów pani psycholog. Musisz się uspokoić, dobrze? Jak mam się uspokoić, jak ja widzę mojego męża z moją siostrą? Wiem, ale masz na to wszystko dowody. Rozwiedziesz się z nim. Wszystko się ułoży. Jesteś młoda, ułożysz sobie życie. Będziesz miała dziecko tak, jak chciałaś. Agata, ale gdzie ja błąd popełniłam w moim małżeństwie? Twoja... Wzięłaś ślub. To taki był największy błąd. To nie jest twoja wina, dobrze? No, ale jakiś błąd musiałam popełnić. Nie, to nie była twoja wina. Po prostu go kochałaś. No! Wypadź stąd, rozumiesz? Na razie. To ona na ogródku jeszcze czekała na niego? Ona mówi, dobra, wiesz co, jednak się rozmyśliłam, jednak cię kocham, może dokończymy w krzakach. Prosiłem pana, żeby pan nie wchodził. Ja wiem, że to jest pana dom, ale w tym momencie... Ale dajcie mi już spokój, dobra? Ja panu dam spokój, ale nie chcę, żeby doszło do tragedii. Proszę wrócić tutaj później, nie wiem, jutro. Proszę wrócić później, nie wiem, jutro, kurwa, bary są otwarte 24 na dobę. Ci ochłonąć. Ale to jest ona... też mój dom. Ja rozumiem, rozmawia w tym momencie z psychologiem. Zrobił pan, co zrobi. Proszę się uderzyć w pierś i zrozumieć sytuację. Wciąż nie kumam, to jest mój dom i nie pozwalasz mi wejść. Okej, postaram się. Ja bardzo pana proszę. Milena potrzebuje teraz psychologa, a nie pana towarzystwa. Jaki miły, pożegnał się, powiedział, wyszedł, powiedział, na razie. Idę jednak dokończyć z koleżanką. 4 lata naszego małżeństwa i taki żałosny koniec. Myślałam, że z Darkiem się zestarzejemy, że będziemy mieli dziecko. Jednak życie niestety okazało się brutalne. W taki niezwykły sposób się poznaliśmy, a koniec jest taki, jaki jest. Jakby nie patrzeć, to koniec też jest dość niezwykły, nie? Wystąpiliście w programie zdrady, to jest takie nawet premium zakończenie. W dalszym ciągu nie dociera to do mnie, że zraniły mnie 2 najważniejsze osoby w moim życiu. A najgorsze wciąż w tym wszystkim jest to, że zrobili to w twojej ulubionej pościeli! Teraz kurwa nawet w podnią spaść nie mogę! To, co zrobiłem Milenie, to było prawdziwe świństwo. Ja nie wiem, dlaczego ją zdradziłem z jej własną siostrą. Z Baśką. Bez beki miałeś tyle wyborów, wybrałaś akurat siostrę. A był kolega, był fizjoterapeuta. Dariusz tłumaczy swoją niewierność nudą i brakiem zajęcia. To trochę tak, jakby pozbywał się odpowiedzialności za to, co zrobił. A przecież jest dorosłym mężczyzną. Tylko, że dorosły wcale nie oznacza, że dojrzały.
W życiu Dariusza zabrakło adrenaliny, którą wcześniej przynosiła mu praca w Ochotniczej Straży Pożarnej. W Ochotniczej Straży Pożarnej miał adrenalinkę, po czym miał wypadek, więc zabrakło mu tej adrenalinki, więc został ochotniczą dziwką. Jak zaczyna brakować ci adrenaliny w życiu, odpal sobie LOLa. Obiecuję ci, będziesz miał kurwa aż nadto adrenaliny. Zaczniesz żałować, że jednak lubisz adrenalinę.